A więc witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Krisu i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się w takiej grze, takiej roleplayowej grze bytów roleplay. No co, pokażę się wam tą grę, ponieważ jest bardzo fajna. Grałem już w nią ponad dobry tydzień. No i mam naprawdę fajne odczucia co do tej gry. Grałem na różnych roleplayach typu fikcyjne komorniki, też whitelistę tam zdawałem. Grałem też na Kołobrzegu, kiedyś był ten Kołobrzeg, teraz już nie ma. Sad GPP. Znaczy, może i dobrze, kto wie, ten wie. Więc co, zapraszam do odcinka, zaczynamy odcinek. Dobra widzowie, na początku to ja bym sobie poszedł do spawna, wypłacić swoje pieniążki. Muszę zobaczyć w kolei ją hajsu, bo jak widzicie mam aktualnie 67 PLN, czyli polskich nominałów, i to jest troszeczkę, no, mała sumka, nie? Nie powal. Tutaj możemy zobaczyć, mam salon fryzjerski i monopolowy. Ogółem gierka jest bez żadnej whitelisty, można sobie nią zagrać. Tak po prostu zagrać. No, tu mam normalnie fryzjera, możemy się o... Fajnie tutaj ten, może sobie zamknę taba. Dobra, lecimy szybko na spawna. No może taki szybki ten lapsik, żeby po prostu nie było tak trudno. Ok, widzę, już tutaj doszłem do bankomatu. No i sprawdźmy, mamy 1000, równy 1000 PLN. I żeby nie było, że teraz jakieś buraki napiszą, że 1000 PLN dostaje się na start. Nie. Jakie coś, ja to sobie wszystko zarobiłem. Naglowo. No, więc co, na razie tutaj zostawię te środki. Później sobie jakby je wypłacę. Teraz by się przydało kupić jakieś jedzenie, widzowie. Ponieważ tu jak widzicie mamy pasek z życia. Pasek tutaj jedzenia, czyli głodu. I pasek napojenia, czyli picia, tak zwanego. O, na przykład mamy tutaj ćwierkacza, mam tutaj też telefon. Możemy sobie odpalić telefon. Na przykład tutaj tego ćwierkacza, możemy na przykład napisać wiadomość. O, tu mamy. No, jakiś tutaj, ktoś tu pisze sobie coś. No co, tu mamy na przykład 112, tu jakiś tu mamy dark anonimowo, chyba to jest jakiś dark web, coś takiego. Tutaj tapety chyba jeszcze nie da się zmienić, no niestety. Tutaj mamy zestawić środki, numer konta, kwota i można dokonać przelewu. Tu jeszcze nie działa, tutaj mamy ten home, no i tutaj to pokazywa, no to ustawienie, dobra. No to w sumie to pójdzie, zamiast zejdziemy sobie do modu polowego, kupię jakieś sneakersy, za 2 se kupię. A co stać mnie? No, więc dobra, idziemy teraz zbierać hajs. Ogólnie, jeżeli ktoś by się pytał, jak tu zbiera się pieniądze, to teraz wam pokażę. Jest tu taka fajna rzecz, tylko czekajcie, gdzie to by się szło, chyba tutaj. Jest tu taki fajna alternatywa. Tylko czekajcie, gdzie to było. A, to chyba tam było. No debil za mnie, jeszcze nie ogarniam tej mapy. Serio, ta mapa jest troszeczkę dla mnie pokręcona. Jeszcze się do niej przyzwyczaiłem, chociaż mała jest, nie jest jakaś tam duża. Ale, no... Może się mnie pokręcić. Tu wchodzimy sobie do pizerni u grubego. Wchodzimy tutaj gruby. Nie wiem, czy to gruby, ale chyba nie. O, i mam tu glowa. Mogę zobaczyć jego produkty nawet. Ile? Bo, wow. No dobra. Idziemy, bierzemy taką zestawę. Jeszcze taką paczkę i możemy normalnie rozwozić, wiecie. Takie glowo, nie? Tylko, że jeszcze nie mam samochodu, więc wiecie. Muszę na piechotę. Z buta muszę iść. O, tam o. Fajnie jest to, tu można customizować swoją postać, tak na przykład na fikcyjnych komornikach. Jest to na pewno bardziej rozbudowane niż na FK. No i na pewno jest tutaj więcej takich bardziej lepszych pluginów. Na przykład banku nie było, przypuśćmy. System banków nie było na przykład na komornikach, a to na przykład jest, nie? Tylko można było teraz zapłacić po prostu komendą na czacie. Znaczy tu też można, ale bardziej się opłaca przez bank, no nie przez telefon. Tutaj jak wchodzicie, o tutaj. Tutaj, no. No więc moim celem aktualnie jest, mogę to wam pokażę, jak będziemy wracać, to pokażę wam samochody, jakie to są. To jest w ogóle salon samochodowy. No i ogółem, kurde, i ogółem tutaj można kupić jakiś samochód, ja chyba powoli zbieram na Poloneza, startowy samochód, albo też na Golfa, 4000 można zbierać, ale moim zdaniem najlepiej się opłaca Poloneza kupić, ponieważ już nim jeździłem, więc... Więc chyba się bardziej opłaca Polonez, a nie wiem jak ten Golf jeździ, ale... Ale jest tańszy o te 3000 ten Polonez. No więc bardziej się opłaca go, nie widzowie. Dobra, no to sobie tu lecimy.
dostarczyć paczkę. Oddaj przesyłkę, o 104 i 41 zł dostałem, dobra, super. Idę widzowie, jak obiecałem, pokazać wam ten cały ten salon samochodowy. No. Jak mówię, jeżeli będziecie chcieli jakąś serię z tego, na przykład z tych roleplayu, no to nie ma sprawy, mogę jakieś live wyrobić wtedy. Na przykład jakaś pani, co też chodzi. W ogóle mamy SOR, szpitalny oddział ratunkowy. Sorry, ja nie wiem, co znaczą te skróty, nie? W sensie, no te SOR to jakby... Zdaję mu. Prawa autorskie zaraz będę miał. Chwilę, jak tutaj. Halo! Przeglądaj auto. Czemu nie mogę przeglądać? A, dobra. Coś się przez chwilę zbugowało. Halo? No dobra, no to jest co takie samo. Czemu? No włącz się. Czasami ta gra trochę laguje, powiem wam. To nie zależy od internetu, ani od komputera. O, dobra. No to tak, tu mamy pierwszą taką Forte w 150, 85-300. Forte 150, no. Audi 80 Cabrio, też fajny. O, to jest właśnie ten Polonez. O, 1350, myślałem, że on droższy. Dobra, Golf 6, taki o. Ducato, taki o, taki o. No tutaj dużo, o, AMG, AMG. A tu kolejna AMG, GL. Drogie trochę to. Miałem na komornikach takiego, bo kupiłem go za 55 tysięcy. Na komornikach, pamiętam, że wtedy nie nagrywałem na YouTube, nie? Nic, więc. Opel Insignia, o, taka Insignia, WM4. Boże. Skoda Superba, no to takie, wiecie, takie auta bardziej cywilne. No na razie to mało aut moim zdaniem, tak jak komornika. Więc no, ale to wiecie co, to ja może gdzie indziej wyjdę, bo co, mnie teraz brak. Coś tutaj, tu nie będzie dźwięku, bo to jest 2115 Kalifornia, więc żeby mi nie zjęli filmu, nie, żeby nie miał praw autorskich. No, dobra, już po wszystkim, już nie słychać. No to boję się o to, że po prostu mnie zajmą film, a moja praca nie pójdzie na marne, więc... O to się najbardziej boję. A tu w ogóle ABC jest, nie widziałem jeszcze tego sklepu. Możemy zajść sobie. Może widzowie, dzisiaj się uda kupić jakiś samochód wreszcie, tego Polneza. Zobacz produkty, o! Kanapka. Snickers, sok, fanta. Hotdog, pączek. A takie same praktycznie jak tam w tych sklepach, ale to widzę, kanapka jest nowa. Tyle samo co normalne Snickers, nie? Więc bez różnicy, czy ja się wezmę kanapkę czy Snickersa i wypierdę. No. Dobra, lecimy. Tobie. Lecimy na kozaku. Dobra, przyspieszę wam to, bo to jest nudne. Dobra, bierzemy paczkę, zlecenie i lecimy. A tutaj jakiś ujo jedzie, chyba karetka. Tu policji w ogóle nie ma. Pogotowe tylko jest i obywatele. Mógłbym tutaj więcej osób gra na gdzieś koło godziny 22. Tak jak zawsze gram tutaj na tym roleplayu. Wczoraj też fajnie się grało, tam było około ponad 60 osób. Czy prawie 60 osób. To chyba jest 60 osób max. No to było około 50 osób. Na pewno na serwerze było też ciekawie. No. A mam gdzie indziej teraz chapaczkę. Wcześniej była tam, a teraz jest tutaj. G2 Drip, a no widzisz, GTR, i kto podskoczy? No nigdy. I kto podskoczy? No właśnie, coś mi się wydaje, że nikt nie podskoczy. To mi przypomina to logo z wakacji.pl, ale nie wiem, czy to też przypomina, no dobra. Bytów roleplay
chillin i bytów roleplay. Może jakieś będą takie koszulki, nie wiem. Takie, o, takie czapki. Jakiś pan skacze w ogóle, a tutaj mamy. A to kościół jest. Dobra, lecimy widzowie dalej. 137? Jaki stan konta? 1000. Aha, jak taki stan, a dobra. Czyli jeszcze mi 100 na konto nie dało wcześniej. Miało mi dać, a nie dało. Trochę lipa, moim zdaniem, nie? O, tam karetka stoi. Idziemy sprawdzić, co tam się dzieje. I tak nie mam co robić. Muszę zaraz te fantę uwalić. Szybko te fantę uwalimy. Fajne w ogóle takie te są. O, i co mi dodało? Nic prawie, że. Aha, bo to, Boże, co ja zrobiłem? Pomyliło mi się z jedzeniem. Tobie fanta, fanta to nie jedzenie. To co jest? Mechę? A, to mechanik tu jest. No faktycznie, o kurde, dobra, to wypierdziałem, jakiś prezes tu jest. To nie, ja tu nie wchodzę, jak to jakiś prezes. W ogóle fajne mają te modele karetek, powiem wam, jeżeli chodzi o to. No ale to ładnie to wygląda. Mogę zamknąć drzwi? Nie mogę, tylko oni chyba mogą. No, ale ładnie wszystko to wygląda, moim zdaniem, ten ambulans. Ładnie, ładnie wygląda ten ambulans. O, to jakiś pan sobie biegnie. Jakiś poldek w ogóle. Nie kradnij, kolego. Nie wolno ukraść samochodów. Znaczy nic. Ja uciekam. Dobra. Widzowie. Tu zajdziemy jeszcze w ogóle na komendę. Sobie. Patrz, co ty gościu? Co jest ty? Przyprół się chyba do mnie, że mu polpka. Co się? Nie będziemy z nim dyskutować. No właśnie, nie kradnij. Widzicie dzieci? Nie kradnij. Nigdy nie kradnijcie samochodów, pamiętajcie. Dobra, idziemy widzowie. Sobie dalej tutaj. No i co? I tutaj musimy sobie wejść, ładnie iść. Tutaj. Dobra, tam przyspieszę po prostu to, bo to jest nudne trochę. Dobra, widzę, kolejna poczuszka, kolejne zlecenie. Dobra. Jeszcze nic mi nie przyszło. Po pogodnie 12 stopni Celsjusza. No widać. O, piaskownica. Sprawdzała. Jupi. Ale fajna zabawa. Mam jeszcze pączka w ogóle. Ciekawe skąd. Nie wiem nawet. Chyba nie kupowałem pączka. Miałem, nie wiem. Nie wiem. Interesuje mnie to. Jak mam, to mam. To dobrze. Kurde, no. Dobra. Kolejny dają nam, bo nie chcę mi się tutaj tylko czekać już. Nie będę po prostu wam tego gadał, bo to jest nudne. Zanudzicie się na śmierć. No i tyle. Stają lapsiki, lecimy. No dobra, jeszcze ogółem pójdziemy w takie jedno miejsce, widzowie, ponieważ założyłem nam jakiś budynek fajny. Nie wiem właśnie, o co chodzi z tym budynkiem. O, Polonez zapakowany w czterech ludzi. Do tego właśnie służy Polonez, żeby pakować cztery osoby, kurde. Czterech stabiksów, żeby zapakować i jechać. Zawsze o tym marzyłem. Dobra, idziemy tutaj, widzowie. Co to w ogóle jest za budynek? Czy to jest komenda? Nie, to jest jakiś sąd chyba. Sąd rejonowy w Bytowie.
Mickiewicz Armor. A, to są zamknięte na razie. No akurat taką wartnika nie było sądu, więc wiecie. A nie, może i był, nie wiem. Jeszcze szkoła trzęsienia gnojowy, to wiem. Tutaj uczęszczałem do tej szkoły, tutaj uczęszczałem, widzę, do tej szkoły, bardzo fajna szkoła, polecam. No. O, 1100 już mam. No to czyli praktycznie brakuje mi jeszcze około 100 i będę miał 100, 120 zł i będę miał. Zaraz w ogóle zobaczę, jak dokładnie kosztuje ten polonezik. Może się jeszcze uda kupić tego poloneza. Blur. No tu znowu będzie jakby... Nie będzie tego dźwięku słychać. 1350. Czy ja mam tyle hajsu? No niestety nie mam. Dobra. To wiecie co, po prostu może się widzimy, jak ja się potem po prostu zarobię na tego poloneza i po prostu zaraz... Zaraz się widzimy. No i dobra widzowie. Jesteśmy tutaj. FSO Polonez Karo Plus 1350. Mój ten konta 1350. Kup. Halo? Co to się psuło? Halo, Poldek. Chcesz, że jesteś super na kartę. W tym odcinku się pożegnamy tutaj z tego miejsca. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli trwaliście do tego momentu, zostawcie subika, łapkę w górę, no i jakiś miły komentarz. A ja się z wami żegnam, no i oceniam ten serwer, oceniam tę grę na takie 7 na 10. 7,5 na 10. Bo dużo rzeczy do poprawki, mapa fajna, spoko. A na przykład jak mam teraz glowo, to nie widzę tego znacznika, więc też do poprawki. Więc no. Dziękuję za oglądanie i do widzenia. Bye bye.